W obecnej fazie można już mówić o początku końca wojny, czego głównym wyznacznikiem jest odcięcie Gazy od Egiptu, co pozbawia Hamas dostaw broni i amunicji z Iranu. Zachodnie miną są choć w stosunkowo wolnym tempie, żeby zminimalizować straty w ludziach, likwiduje gigantyczną sieć podziemnych tras tunelowych, będących podstawą wojny miejskiej w enklawie. W samym Rafach na granicy z Egiptem potrwa to jeszcze co najmniej parę miesięcy. Trzecim wyznacznikiem końcówki wojny jest fakt, że walki toczą się już tylko z niedobitkami dawnych bojówek i nasila się polowanie na czołówkę hordy.